Hej wszystkim, tu Luna Delula. Witam Was w mojej nowej serii pod tytułem Bracia. Oczywiście seria dotyczy dwóch braci, jak sam tytuł wskazuje i jak pewnie już wiecie z zapowiedzi. Ta seria będzie miała miejsce w innym mieście niż miasta proponowane przez EA. To znaczy jest to miasto, które też znajdziecie na store, z tym, że na giełdzie wymiany. Nie wiem jednak, gdzie ono tam dokładnie jest, dlatego jeśli chcecie, to ja Wam podam link ze strony, z której je ściągnęłam. Oczywiście pamiętajcie, że to, co ściągacie z internetu, to robicie na własną odpowiedzialność i nie jestem w stanie Wam zagwarantować, że jakaś strona jest bezpieczna bądź nie, bo zawsze gdzieś może się przyplątać jakiś wirus czy coś takiego, więc to sobie weźcie pod uwagę zawsze, jak z czegoś coś ściągacie, także nie tylko w tym przypadku. To jest miasto o takiej fajnej nazwie, nie wiem czy je dobrze wypowiem, mam nadzieję, że tak, Evansdale County. Czyli taka powiedzmy Dolina Evansa, coś takiego. Jest to takie połączenie Bridgeport i takiego trochę sielskiego życia. Tutaj jest bardzo dużo elementów wykorzystanych z różnych dodatków. Są to na pewno zwierzaki, jest to na pewno Bridgeport i wiele innych. Ja Wam podam, jakie akurat w tej wersji tego miasta, bo jest ich kilka, jakie są tutaj właśnie z dodatków pobrane rzeczy. Wypiszę Wam to w opisie, tak samo Wam podam ten link tej strony. Ta strona jest po angielsku, ale wszystko łatwo idzie sobie zainstalować. Miasto instaluje się automatycznie do tego naszego launchera, którego otwieramy, jeśli chcemy zagrać sobie w Simy. Więc nie jest to żadna filozofia, naprawdę. Jeśli ja to ogarnęłam, to każdy potrafi. No i co, no to może zabiorę Was na przejażdżkę po mieście. Jak widzicie, tutaj mamy centrum, wysokie wieżowce, budynki takie dość nowoczesne. My mieszkamy w jednym z nich na początek, w apartamencie, takim bardzo malutkim, no bo mieliśmy mało kasy. Teraz widzicie, no stan mojego konta to jest 3500. Właściwie nie wiem, jak to się stało tak naprawdę, bo jak skończyłam im mieszkanie robić, to byliśmy totalnie spukani. Ale po prostu poznajdywałam, wiecie, jakieś kwiatki, coś tam z mieszkania sprzedałam, dałam coś mniej kosztownego, więc no jakoś się tak nazbierało. Poza tym zauważyłam, że mój Sim ma w wyposażeniu auto. Nie wiem skąd, ale je ma. Może z tym apartamentem przyszło. Ja mu w każdym bądź razie auta nie kupowałam i może je w przyszłości sprzedamy. Pokażę Wam najpierw miasto, a później Wam powiem, co chcę robić z tą serią. Poza tym, że będę w nią grać. Tutaj widzicie, jest bardzo dużo różnych elementów pododawanych z innych dodatków, jak już wspomniałam. Co my tu mamy? Stadion. Evansdale Stadion. Co my tu mamy? Tutaj centrum spinacz, czyli możemy tutaj i tutaj sobie uprawiać jakieś sporty. Tutaj mamy jakieś wodospady, prawda? Możemy sobie przyjść też łowić. Tu jakaś parcela, coś można zagospodarować. Ja planuję jeszcze chyba dodać jeden park, chociaż nie wiem, bo powiem Wam szczerze, tu mamy szpital, pokażę Wam, jak wygląda. No taki normalny, zwyczajny szpital, prawda? Poza tym te miejscówki sobie zobaczymy w trakcie gry. One nie powinny stanowić dla Was żadnej takiej nowości. Ratusz też jest taki normalny. Chyba nawet możemy go spotkać, ten ratusz, w Sunset Valley. No i co jeszcze my tutaj mamy? Różne kawiarenki, różne naprawdę fajne miejsca, które można odwiedzić. Tak z grubsza Wam tylko to pokażę. Niektóre już były widoczne u mnie na zapowiedzi, te lokale. Zobaczmy sobie tą kręgielnię, bo fajnie wygląda. Po prostu ja nie wiem, kto robił to miasto. Naprawdę. O, już się bałam, że jakaś królicza nora, to by było dziwne, ale jest genialne i po prostu chylę czoła, bo kurde, ja bym nigdy czegoś takiego nie zrobiła, naprawdę. To jest niesamowita praca, bo na przykład przygotowanie, nie wiem, zwiastuna do serii, czy w ogóle odcinka do Simsów, to też jest praca, to też jest czas, ale na pewno nie coś takiego jak to. To po prostu rozsadza mi normalnie mózgownicę, ja nie wiem, jak ktoś w ogóle potrafi to ogarnąć, żeby zrobić właśnie takie miasto. Czy tutaj nie możemy wejść? Chyba nie. A
mamy to zaznaczone jako bar w sumie. Może to jest taki bar jakby... No. No nie wiem. Może to jest taki bar, gdzie mamy jakieś jedno piętro tylko wyznaczone i dlatego nie możemy tam za bardzo wejść, no. Ale zobaczymy. Tutaj już byliśmy, zobaczmy sobie tu. Jak widzicie, bardzo dużo miejscówek. Nawet jest tutaj umieszczone z Zostań Gwiazdą. Tak, Zostań Gwiazdą. Takie centrum, gdzie możemy sobie... jedzonko! Sorry, ale się rozpraszam, jak widzę coś, co rozwozi jedzenie. Dobra. O czym to ja mówiłam? Aha, o tym Studio Pictures, gdzie możemy sobie podjąć karierę, wiecie, aktorki albo aktora. Co jest smutnego w tym mieście? Bo z tego, co widzę, miasto jest dość puste. Ma tylko kelnerów, kelnerki, barmanów. No i to właściwie było na tyle. Więc ja tutaj do miasta wprowadziłam kilku simów. Kilku, chyba ze 20, co mi trochę sejwa obciążyło. Więc nie wiem, jak tutaj będzie wyglądać ta nasza gra. Ja mam nadzieję po prostu, że ich tutaj pospotykamy w tym mieście. Ono jest dość duże. No ale jednak trochę simów wprowadziłam, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Jeżeli będziemy się natomiast czuć bardzo samotni, czy po prostu coś będzie nie tak z save'em, bo to jest takie miasto, wiecie, nie przez EA robione, więc zakładam, że mogą wystąpić jakieś problemy po drodze, no to wtedy po prostu się przeprowadzimy. Natomiast ci bohaterowie, których stworzyłam, oni mi nie pasowali do żadnego miasta, które znamy. I kiedyś widziałam właśnie na internecie to i mówię, kurczę, to by było idealne, bo tutaj i można posurfować, i są miejsca do nurkowania, naprawdę. Jest bardzo dużo rzeczy do robienia. To Wam pokażę jeszcze ten budynek, gdzie możemy biznesową karierę podjąć, też taki zwykły, normalny. I naprawdę nie będziemy się tutaj nudzić, a poza tym sama nie muszę dodawać różnych parceli, bo dodawanie parceli zawsze obciąża nam save. Natomiast tutaj ten save z tymi wszystkimi parcelami był dość mały. On się powiększył dopiero jak pododawałam właśnie różnych simów. Zobaczmy sobie z tej strony, co mamy. Tam widzieliśmy łódki, były przycumowane. Tutaj też jakaś fajna parcela, łódeczki. Naprawdę te plaże tutaj są boskie. Tu możemy przyjść, nawet sobie zjeść. Też gdzieś widziałam, że jest takie miejsce, gdzie można brać śruby na świeżym powietrzu. O, szkoła, trochę daleko ta szkoła od centrum jest, co mnie martwi. Ale myślę, że z biegiem czasu gdzieś się przeprowadzimy. Najpierw chciałam na plażę, a później może gdzieś dalej. No ale to się okaże wszystko. Nie pokażę Wam wszystkiego, bo wiecie, to miasto jest bardzo duże, takie obszerne i... Ciężko by było, ale w miarę myślę, jak będzie się rozwijać ten let's play, to zobaczymy sobie więcej. Jak widzicie, są tutaj lokale przystosowane do obsługi klienta, że tak powiem. No i mamy tutaj jakichś baristów, jakichś miksologów. Paparazzi też się zdarzają, bo widziałam. Natomiast jeśli chodzi o normalnych, zwykłych ludzi, no to... nie wiem, tutaj Larry ma kogoś w znajomych, oprócz swojego brata. I... To są tacy jakby zwyczajni simowie, ale ich jest naprawdę mało, bo jak oglądałam podgląd sobie miasta i klikałam na domki, to tak naprawdę nikt tam nie mieszkał. Dopiero ja powprowadzałam simów, żeby było nam trochę raźniej. Mam nadzieję, że ta ilość wystarczy. Co wiecie, no też będzie tak, że nie mamy tutaj wszystkich grup wiekowych, prawda? I boję się, żeby to miasto nie było takie opustoszałe. Fajna siłownia. O, to jest jedna moja simka, którą stworzyłam już kiedyś i kiedyś sobie nią grałam w Bridgeport, a później jakoś porzuciłam ten save, ale simka mi została i pomyślałam, że ją wykorzystam. To jest Violet Channing. Ona miała status gwiazdy kiedyś tam u mnie, ale nie wiem, czy te gwiazdki jej się tu zapisały, czy może na tym save jeszcze nie była gwiazdą, nie wiem. W każdym bądź razie jej pragnieniem życiowym jest zostać miksologiem. To pamiętam, ma fajne włosy. Jej! Miło zobaczyć jakiegoś sima, którego się tworzyło i który żyje tam sobie gdzieś własnym życiem. Zobaczmy sobie jeszcze ten pub. Widzę, że też z kariery dużo rzeczy tutaj jest zainstalowanych. A, ten pub mogliście widzieć w zapowiedzi. Pani miksolog sobie dumnie tutaj stoi. O, fajnie, można przyjść sobie grać ekstra. Za chwilę Wam przedstawię też moich simów oczywiście.
Kolejna simka. Jej! Sorry, że się tak podniecam, ale to takie podniecające i wzruszające zarazem. To jest Avril White. Nie pamiętam o niej za dużo, bo wiecie, tworzyłam te simy, to już później mi się wszystko pomieszało. Avril mieszka z jakimś gościem. W ogóle kolesiom mi wprowadziłam jakąś laskę do domu. Nieważne, powiedzmy, że są współlokatorami, co z tego dalej wyniknie, to nie wiem. W każdym bądź razie Avril przyszła sobie pograć w bilard, fajnie. Ona gdzieś tutaj niedaleko mieszka, chyba naprzeciwko latarni, chyba. A, albo nie, albo gdzieś tu, w tych domkach. No, w sumie nie pamiętam, ale dobra. Zobaczmy, tu byliśmy, tu sobie zobaczmy. Ciekawe, czy jeszcze kogoś zobaczymy. Boże, co ja z tym zobaczmy i zobaczymy, naprawdę. Trzeba chyba kupić sobie słownik i poszerzyć słownictwo. A któż to? Barista. Renata. Fajnie. Tylko, że z baristami jest taki problem, że oni nigdy nie chcą się nigdzie umówić, bo zawsze pracują. Co jest wkurzające. Tutaj byliśmy, z tego co pamiętam. Chyba. Albo nie. Też fajne, jasne placówki. Super, że niczego nie trzeba doświetlać. Pokażę Wam mniej więcej, jakie są domki. Naprawdę śliczne. Znaczy, oczywiście są też takie, wiecie, tańsze trochę. Albo takie małe apartamenty, w jakich my mieszkamy. No ale zobaczcie, jakie cudo. Ktoś tu mieszka? Nikt tu akurat nie mieszka. Może kiedyś jeszcze wprowadzę tutaj jakichś Simów, jeśli będzie nam zbyt smutno. Zobaczmy sobie ten dom. To nie jest dom. Co to jest? A, to jest szkoła. Gdzie są jeszcze jakieś domy? Naprzeciwko tutaj. O, z basenem. Ten jest wypaśny. Rodzina Amos tutaj mieszka. Ale w tej rodzinie nie pamiętam, ile jest Simów, ale jeżeli będzie mało, to kogoś im tam dorzucę. Nixon, to jest rodzina stworzona przeze mnie. Nie pamiętam już, z ilu Simów się składa i kto tutaj tak naprawdę mieszka, jak oni wyglądają, bo wiecie, jak tworzy się 20 Simów naraz, no to może coś tam umknąć. Już po prostu tego nie ogarniałam w pewnym momencie i się zastanawiałam, gdzie jakiej cechy nie wykorzystałam, żeby wszyscy nie byli tacy sami po prostu. Kolejne jakieś łowisko. Jakiś sim. O, kolejna simka, którą stworzyłam. Nazywa się Lori Alturi. Ale głupie nazwisko. Chyba już nie miałam pomysłów. Ale wygląda świetnie. To jest chyba taka imprezowa trochę laska. Bardzo ma ładne oczy. I w ogóle ma kilka dziar. O, tu widzicie jakiś kwiatek. I z tyłu też ma jakąś, ale teraz nie widać. W ogóle jest ładna. Naprawdę. Fajnie, fajnie, bo myślałam, że tak, wiecie, tych Simów nie pospotykamy tutaj. Mam nadzieję, że moi Simowie wpadną kiedyś na te Simki, na innych Simów. Tutaj basen, nie wiem, czy go pokazywałam. Chyba go pokazywałam w zapowiedzi, ale wtedy mogło być trochę ciemno. O, bąbelki, basenik. Nie no, po prostu ktoś jest genialny, mega genialny. Zobaczmy sobie tą tawernę. Podejrzewam, że to jest jakaś tawerna. Bardzo dużo miejsc imprezowych i naprawdę nie chciałabym, żeby coś mi się stało z tym sejwem, chociaż komputer mi się troszkę grzeje. Tak naprawdę. Miasto jest duże, jeszcze swoich simów tutaj dorzuciłam. A co tutaj można robić? Tak w ogóle. Okej. O, barista, kolejne, jakieś gry, muzyczka. Tutaj widziałam kolejną simkę. To jest moja? Tak. Gwen Glover. Też nią kiedyś grałam jakiś czas temu. Ona ma męża. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Czy ja jej ciuchów nie pozmieniałam? Dziwne. Widocznie mi się zapomniało jakoś. No ale tak wygląda Gwen. Fajnie, że jak zwiedzamy miasto, to jeszcze kogoś poznamy tutaj przy okazji. O kurde, muszę eliksiry stąd wyrzucić. Zobaczmy sobie. Tutaj nie wiem, czy tu już byliśmy. O, znowu to dziwne coś. Co tu można robić? No, chyba nic. Fajne stawiki. No i tak mniej więcej to chyba wszystko Wam pokazałam. Zobaczmy sobie jeszcze tą plażę, tak z ciekawości. Jej, ale ładnie. O, koń! O, fajnie, dziki koń. Czyli ktoś pododawał zwierzęta, przynajmniej konie.
to dobrze. Aha, tutaj możemy się poopalać. Okej, jakiś aneks kuchenny ze studenckiego życia, czyli studenckie życie tutaj też wchodzi w grę, jak widać. Nie wiem, ile już ten filmik ma, ale to chyba będzie taka część zapoznawcza, coś mi się wydaje, a nie prawdziwa gra. Kryjówka, okej. W skale jest ta kryjówka? No nie mogę, serio? Boże, a co to w ogóle jest? A to jest chyba skała. Matko, to wyglądało jak jakiś taki, wiecie, lew morski albo coś taki od tyłu trochę. Mówię, ej, co, o co chodzi w ogóle? Ale no nie. Dobra, kariera przestępcy w skale. Super. Bardzo fajna jest ta latarnia morska. Tutaj też mieszka trójka Simów w tych domkach. No i co? To chyba by było na razie na tyle. Patrzę, że coś jeszcze tutaj ciekawego, a tak naprawdę szukam moich Simów. No dobra, to by było na tyle. Powiedzmy, że na tyle. A w Studio Pictures jest ktoś ciekawy? Fajnie, że jest tutaj ta ciężarówka roznosząca jedzonko. Ciekawe, czy jest też ciężarówka z lodami. Pewnie nie. Okej, no to co? Przejdę do moich Simów, przedstawię wam ich tak jakoś bardziej konkretnie niż w zapowiedzi. Zacznijmy może od starszego z braci. Znaczy, właściwie oni są mniej więcej w tym samym wieku, ale wiecie, zawsze ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy. To jest Larry. Larry Henderson. Co mi się w Larym podoba? Na pewno jego włosy i jego okularki. W ogóle sprawia wrażenie takiego miłego Sima, którego no, nie można nie lubić. Jest taki po prostu poczciwy gość, wiecie, takie ma dobre serce i w ogóle zaraz powiem wam, jakie ma cechy. Ma poczucie humoru, jest rodzinny, jest geniuszem, romantykiem i miłośnikiem zwierząt. Lubi muzykę klasyczną, spaghetti, a ulubiony kolor to zielony. Znak zodiaku ryby. No, troszkę już jest tutaj 43 dni do zmiany grupy wiekowej, ale zobaczymy jeszcze, jak to nam się wszystko potoczy. Jeśli nam coś zabraknie, jeśli będziemy potrzebowali, żeby on był trochę jeszcze młodszy, to zawsze można to jakoś odkręcić, chociaż nie lubię tego robić. Lubię, jak Simy po prostu żyją sobie tym swoim naturalnym ciągiem, że tak powiem, no ale różnie się zdarza. Tak wygląda właśnie. Ma jeszcze strój oczywiście wizytowy, ale to przy okazji wam pokażę. I on chce zostać pragnienie życiowe, oczywiście światowej sławy chirurg. I do tej kariery będziemy dążyć. Co jeszcze możemy tutaj o Larym powiedzieć? No, Larry jest trochę starszy od swojego brata, to wiecie. On jest taki bardzo odpowiedzialny i, jak już mówiłam wcześniej, ma dobre serce. On jest też taki przyjacielski. I trochę czasami za bardzo wierzy ludziom, przez co popada w problemy, szczególnie w problemy miłosne. Dlatego, że ilekroć umówi się z jakąś dziewczyną, to, co się dzieje, pojawia się Chris. No i właśnie. Chris był, znaczy był i jest, powiedzmy, tym przystojniejszym bratem. Teraz użyłam takiego nawiasu manualnego. Wy go nie widzicie, bo nie widzicie mnie. Ale no właśnie stworzyłam go swoimi palcami. Oczywiście to jest taki nawias świadczący o nieszczerości, więc jeśli ktoś tak robi, to znaczy, że tak naprawdę to nie jest ta przystojniejsza połówka, ale większość dziewczyn oczywiście tak uważa. Mimo że Chris tak naprawdę nie odbija dziewczyn swojemu bratu, no to jednak one na niego lecą, co tu dużo mówić. On jest wysportowany, jest elokwentny, jest po prostu wygadany, prawda? Lubi bajerować, lubi imprezować, ma świetne ciało. No i czasami po prostu Larry czuje się tak, no, że wypada przy nim blado, chociaż tak naprawdę bracia nigdy jeszcze ze sobą nie rywalizowali o żadną kobietę, czy tak będzie w przyszłości, tego nie wiemy, może, kto wie. Ale tak naprawdę się wspierają, razem mieszkają, prawda, i mają taki plan, żeby kiedyś razem też pojechać na studia. No, bardzo bym chciała to zrealizować, nie wiem, jak to miasto będzie działało ze studenckim życiem, żebyśmy tam pojechali i wrócili szczęśliwie. A poza tym boję się o obciążanie sejwu, ale to już jest inna historia.
najwyżej wprowadzimy ich do tego miasta jeszcze raz. Tak, no chciałabym właśnie, żeby pojechali na uniwersytet, żeby tam pobyli. I jeśli chodzi o studenckie życie, to pokażę Wam je tak praktycznie dzień po dniu, żebyśmy nic niego nie stracili. Na razie nie będę simów wysyłać na uniwersytet, dlatego że chcę nimi pograć troszkę tutaj w mieście, żeby się tutaj też z kimś zaprzyjaźnili, żeby Wam pokazać otoczenie bardziej simów, których stworzyłam. No i oczywiście, żeby sobie trochę... Tak jak mówiłam, nie wiem, co z tym uniwersytetem będzie. No, zobaczymy to w najbliższym czasie, mam nadzieję. Żeby właśnie tak fajnie pokazać to uniwersyteckie życie. No i mam nadzieję, że mój komputer nie padnie przy tym mieście. To jest zawsze taka obawa i taka możliwość. Co jeszcze o naszym Chrisie? Ja na niego będę mówić Chris, nie będę używać całego imienia. Jest flirciarzem, oczywiście ma poczucie humoru, jest duszą towarzystwa, czyli lubi imprezować, jest nieodparty i sprawny fizycznie. No i oczywiście Chris jest taki trochę niepoważny, jeszcze taki trochę, wiecie, dziecinny. Lubi sobie poflirtować, popodrywać, nie traktuje żadnego związku jak na razie poważnie. Na razie po prostu się dobrze bawi, tak? Wychodzi z założenia, że jest młody i mu wolno. Jego ulubiona muzyka Mroczna Fala, lubi hot dogi i ulubiony kolor niebieski, pragnienie życiowe, mistrz romansów, czyli generalnie chodzi o to, że Barabara w 5 różnych miejscach z 5 różnymi simkami. Jakkolwiek to brzmi, takie właśnie jest jego pragnienie życiowe. Myślę, że je jakoś tam spełnimy. Mam nadzieję, że dość szybko, no ale zobaczymy, jak nam to w ogóle będzie szło. Bo może się okazać, że może sobie być flirciarzem, a jednak jego urok osobisty nie działa. No ale się okaże oczywiście wszystko w przyszłości. Pokażę Wam też to nasze mieszkanko. Jest dość małe, mamy tutaj kuchnię. Zwykłą lodówkę. Tutaj jakaś kromka oczywiście nadgryziona leży, jak to u samotnych facetów. Słoik z ciasteczkami. Podejrzewam, że często właśnie po nie sięgają, żeby nie gotować. Tutaj jakaś roślinka. Pewnie za niedługo umrze, jak to u facetów. Dwa łóżka. Tutaj oczywiście jeden pokój. Dzielą ze sobą ten pokój. Tu jakaś gitara. Był jeszcze plakat, ale musiałam go sprzedać, bo nie było nas stać na chleb. Tutaj malutki salon, jakaś komoda, fajna, no, sofa. Jej nie zmieniałam, ona była w oryginale tutaj. I oczywiście telewizor, co by nam nie było smutno. Podobają mi się te panoramiczne okna. Mamy naprawdę zarąbisty widok na most. On mi się szalenie kojarzy z Bridgeport. Po prostu uwielbiam to mieszkanko, mimo że jest malutkie. Ja tak ględzę, powinnam zapalić światła, bo nie wiem, jak to u Was widać. W ogóle fajnie mamy, że wiecie, tutaj mamy taki korytarz, a tu jeszcze dwa foteliki. Boże, skąd te fotele są w ogóle? Nie kojarzę ich. O, szok. Tutaj właśnie taka mała poczekalnia, jakby, jeśli ktoś by chciał, a na przykład by się u nas nie zmieścił. Tutaj mamy jakieś drzwi. Nie wiem, czy ktoś tu mieszka. Mam ochotę to sprawdzić. Chyba nikt. Tutaj też na dole jest bardzo fajnie urządzone, naprawdę. Wszystkie budynki, widzicie, są tak dopracowane. To naprawdę trzeba było tyle czasu, żeby to ogarnąć, że naprawdę podziwiam tą osobę, która to robiła. Tutaj mamy jakieś zdjęcia, też sofy. Bardzo elegancki apartamentowiec. A co to? Nasze rachunki? Upsi. Dobra, ty zapłacisz rachunki, żeby już było tak za pamięci. Bardzo też fajne jest przed naszym blokiem. Wszystko jest dopracowane, są roślinki, naprawdę ekstra. Tutaj mamy most. To mi się bardzo kojarzy z Bridgeport, most i ten wieżowiec. Okej. Lary, ty sobie sprawdzisz, czy ktoś tu mieszka, bo jestem ciekawa. No i tak się prezentuje mieszkanko naszych simów. Jest niewielkie, ale na razie im wystarczy. Tak wygląda ze ścianami. Jeśli chodzi o łazienkę, to też skromna. Nawet nie mamy okna. I nawet go tutaj nie wstawiałam, bo po pierwsze nie wiem, czy można, bo w apartamentowcach zawsze tam był jakiś problem w Bridgeport. Natomiast tutaj też nie ma miejsca nigdzie. Ledwo się papier toaletowy zmieścił tak naprawdę.
No, więc to jest nasze mieszkanko. Skromniutkie, malutkie, ale na razie im wystarcza. Jak widzicie, mają dobre relacje ze sobą, czyli wszystko gra. Dobra, zobaczmy teraz, czy ktoś mieszka tutaj z nami na tym piętrze. Pewnie nie, ale zawsze warto sprawdzić. Windy. Jak ja nie cierpię tych wind, tyle czasu zajmuję czasami z Simą, żeby do nich wejść. Głośno. O matko, mieszka tu ktoś. Bonnie Eller. Wow, czyli może jednak to miasto nie jest tak bardzo wyludnione. Może nie wiem, czy to jest facet, czy to jest kobieta. Naprawdę. Wiecie co? A skoro to Bonnie, no to chyba ona. Skoro to jest nasza ziomalka z piętra, to ja chyba zmienię te włosy, bo nie mogę na nią patrzeć. Zaraz wrócę. Wiecie co? Ja jednak źle przeczytałam. To jest Benny, a nie Bonnie. Naprawdę. Zmieniłam mu włosy, nie zmieniałam mu ubrań. Niech sobie zostanie taki, jaki jest. No. Skoro jest naszym ziomalem, to po prostu niech jakoś się prezentuje. Poza tym ten koleś też ma okropne te włosy. Też najchętniej bym mu je zmieniła. Ile dni zostało nam? 5 dni, aż nadejdzie jesień. Dobra, i chyba kolejny odcinek zacznę od tego momentu. Niech się zapoznają, co z tego, że już jest 13:18. Trudno. Do pracy na razie nie pójdziemy. Na razie pozwiedzamy sobie miasto, wiecie, ludzi. Klimat tutaj, będziemy się dobrze bawić. Jakby co, to mamy jeszcze do sprzedania w wyposażeniu auto i dwa aparaty, więc myślę, że z głodu nie padniemy. Poza tym będę zbierać też kwiatki i je sprzedawać, bo nie chcę na razie iść do pracy, szczególnie, że on ma zostać chirurgiem, a naprawdę lekarze siedzą w tej pracy od rana do nocy w Simach, więc szkoda by mi było. Natomiast jeśli chodzi o Chrisa, to nie wiem jeszcze, jaką on karierę wybierze. Najprawdopodobniej będzie to sport. Najprawdopodobniej będzie sportowcem, bo myślę, że on też taką właśnie karierę sobie, może karierę, kierunek studiów podejmie. No i poza tym, żeby jakoś lepiej trochę wypaść też na tych studiach, to troszkę umiejętności im tutaj dam. Nie za dużo, oni będą sobie je rozwijać, każdy w swojej dziedzinie. Ale żeby im trochę lepiej na tych studiach szło, żeby wiecie, żebyśmy tak nie musieli też za bardzo się uczyć, znaczy będziemy się uczyć, bo to jest jeden z elementów studenckiego życia, ale lepiej by było poimprezować niż się uczyć. Także ja Was na razie żegnam z tego pięknego miasta i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie zaczniemy już coś grać. Trzymajcie się i pa, pa!